Nasza redakcja jako pierwsza uzyskała zgodę właściciela Palei na filmowanie wnętrz budowli. Artur Dyna pokazał nam wszystkie pomieszczenia i zakamarki historycznego obiektu. Po 6 latach od zakupu inwestor z Australii ciągle nie może zrozumieć, dlaczego ówczesne władze samorządowe sprzedały zabytkowy obiekt w prywatne ręce. Tylko największy dureń mógłby sprzedać coś tak pięknego z miasta, bo ja uważam, gdyby to była moja własność, ja nie jestem z Pszczyny, ja jestem z Krakowa i należałaby do mieszkańców, w życiu bym nie wystawił na sprzedaż, za żadne pieniądze bym nie sprzedał. Powiedziałem im może za dużo, po prostu nie jestem może dobrym biznesmenem, powiedziałem, że są durnie, dlatego że ja bym coś takiego nie sprzedał, mając w ręce taką historię. Paleja to zabytek, a każdy tego typu obiekt podlega opiece konserwatora. Właściciel historycznego budynku narzeka na współpracę ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pani Lechman, czyli obecny konserwator, kierownik zabytków, pracuje według zasad ja i tylko ja, zasady komunistyczne. Ja mówię, a ty robisz. Niestety własność prywatna powinna zostać własnością prywatną. A pani konserwator ma jeszcze setki obiektów, które podlegają konserwatorowi i ja myślę, naprawdę niszczą ją, naprawdę wymagają opieki. Powinna na to bardziej zwrócić uwagę. Właściciel budynku nie zgadza się również z opinią konserwator Magdaleny Lachowskiej, która twierdzi, że póki zabytek znajduje się w rękach obecnego właściciela, istnieje spore ryzyko uszkodzenia Palei. Według Artura Dyny obiekt został należycie zabezpieczony przed dalszą degradacją. Paleja jest w stanie technicznym, tak samo jak wy to zobaczycie dzisiaj, tak jak przedstawiciel Echa widział, w stanie gotowym przeżyć następne 10 lat. Nie przypuszczam, że się pogorszyła, przypuszczam, że jest w lepszym stanie od momentu, kiedy kupiłem od starostwa. Artur Dyna chce rozmawiać o przyszłości zabytku. Podczas naszej wizyty właściciel obiektu zaprosił starostę pszczyńskiego, burmistrza oraz konserwator zabytków na teren Palei. Debata współorganizowana przez nasz portal mogłaby się odbyć na początku przyszłego roku. Ja pana starostę, to jest pan Sadza, zapraszam do Palei. Nie musi pan stać pod bramą, dla pana będą drzwi otwarte. W każdy dzień, o każdej porze, od dzisiaj, powiedzmy w jakimś tam terminie spróbujemy sobie nagrać, żeby było odpowiednie dla pana, również dla pana burmistrza. No, panią konserwator osobiście też bym zaprosił. No, mogę ją zaprosić, jeżeli by osobiście przyszła. Uważam, że się nie zgłosi. Bardzo chętnie na każde pytanie odpowiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy zaproszeni wezmą udział w debacie. Bez dialogu trudno będzie przywrócić świetność ponad 100-letniej Palei.